Dobra, to jedziemy dalej. Tak jak mówiłem, to nietypowa sprawa. Drugi gość na naszej dzisiejszej antenie, zespół... Gotrit. No to miało być churalnie jeszcze raz. 3, 4. Gotrit! No, to się chyba, żeście nie jedli. Albo wczoraj w sobotę za dużo wypiliście soku wieczorem i po prostu nie, coś wam tam na strunach głosowych siadło. Dobra, słuchajcie, wy też młody stażem, zespół, o wieku się nie dyskutuje. Każdy jest wiecznie młody, ja też tak się czuję, chociaż 40 na karku. No dobra, powiedzcie, jak długo zespół istnieje może? Zespół istnieje od 7 miesięcy, dokładnie od sierpnia. Od wakacji. Od wakacji, czyli jeszcze krócej niż wasze poprzedniczki. O zespole też wiele nie było słychać, gdyż dopiero niedawno zdecydowaliście się coś nagrać. I być może tu Marcinek już raz był, opowiadał chwilę coś, żeśmy grali, ale może zacznijmy standardowo od muzyki. Czego sobie posłuchamy na początek? Czarnej Damy. I jedziemy. I zespół Gotrit.
7 miesięcy trwało, ale się udało wreszcie coś nagrać. Słuchajcie, no to jest tak zawsze i zawsze ze wszystkimi zespołami, jak rozmawiam, szczególnie młodymi, tam u nas w Triolce tych zespołów troszkę funkcjonuje, to jednak nagranie jest zdecydowanie podstawą. A czy można tak powiedzieć, że ten koncert charytatywny dla Amelki, właśnie ta składanka, którą mamy przed sobą i właśnie z niej gramy, również grupa Inni tam się na tym znalazła, to zadecydowało, że zmobilizowaliście się do nagrania, czy już wcześniej mieliście to w planach? No nie mieliśmy w planach, to raczej było przez tą składankę, ponieważ był pomysł, żeby zrobić składankę ze wszystkich zespołów, no i też chcieliśmy na niej być. No i tak w sumie mieliśmy trochę tam dyskusję poważną na ten temat, no ale w końcu się wszyscy zgodzili, no i weszliśmy do studia. Ale czego to dopiero ten wynalazek typu składanka zadecydował, że zechcieliście coś nagrać? Czego nie myśleliście o tym wcześniej? No nie czuliśmy się jeszcze na siłach, żeby nagrać, bo w sumie zawsze było tak, że każdy utwór, który graliśmy, zawsze trochę tam inaczej graliśmy. Raz brzmiało lepiej, raz gorzej, więc nie było ustalone tak naprawdę, jak mamy grać. No, weszliśmy do studia i w sumie też było tak troszkę... No właśnie, mówię coś jak było w studiu. No, młody tutaj nasz perkusista, który na próbie śmiga niesamowicie, w studiu się zestresował, no i trzeba było poprawiać różne partie. Ja tak samo na gitarze, tutaj Marcin też no, z gitarą i żeśmy trochę tam pozmieniali rzeczy. A chwalił się, że zagrał wszystko za pierwszym strzałem. Łoś ponoć siedział 3 dni, żeby bas nagrać. No to, że go dzisiaj nie ma, to możemy nieobecnych obgadywać. No, pozdrawiamy właśnie Gibusia naszego. No, i dementujemy. Plotki 3 dni nie nagrywał, poszło mu to nieco szybciej, ale tylko nieco. No co, został z wami przy okazji, tak? Został, na szczęście został. Dziękujemy mu za to bardzo. No bo to motorek ruszył, jak no, basik no, ruszył z perkusją. Tak, no mieliśmy przeprawy trochę z tym basem. No ale jak widzicie, to dało początek wielu, wielu fajnym rzeczom, bo po pierwsze już parę tygodni temu Marcin w radiu był, coś tam poopowiadał, zostało to gdzieś puszczone. Zagraliście nie całkiem anonimowo na koncercie, bo jak do tej pory udało wam się tylko ten jeden koncert zagrać, prawda? W tym w ogóle, no nie tylko w tym składzie, w ogóle jako zespół Gotrit to był jedyny koncert. Był bis, z tego co wiem, ludzie próbowali śpiewać właśnie ten numer, więc no mówmy się, że nie nauczyli się tego na koncercie, tylko gdzieś to musieli was wcześniej słuchać i jednak ten wynalazek był strasznie potrzebny, nie? Można powiedzieć, że był, no bo właśnie pojawiły się nasze utwory na naszym MySpace, tam Marcin wrzucił na YouTube. Razem z naszymi zdjęciami, z sesją fotograficzną. No właśnie, jeszcze w okazji sesja się pojawiła. Tak. To standardowo Monika, czy... Otwarcie na szkło. No, Monika. No właśnie, jakby nie ta matura i ten wyjazd Moniki, ona tu za nami teraz stoi, robi zdjęcia, słuchajcie. Mamy nadzieję, że ona nigdzie nie pojedzie, no bo kto ona będzie zdjęcia robił? No nie odzywa się, no właśnie. To pociągniemy za język, to co Monika, zostajesz w Rzeszowie, żeby zostać fotografem nadwornym całej naszej imprezy, czy jednak wyjeżdżasz? Poruszasz ciężkie... poruszasz, nie udusisz. Ciężkie tematy poruszasz. Nie zechciała odpowiedzieć, pewnie jednak wyjeżdża, słuchajcie. Gdzie my znajdziemy taką urodziwą, fajną panią fotograf, która robi wszystko w tak profesjonalny sposób? No nie znajdziemy pewnie, ale trudno. Już po zdjęciach, słuchajcie. No dobra, ale mieliśmy mówić o muzyczce. Jest ta muzyczka, jakieś małe sukcesy już są. Poopowiadajcie o tym. Jakie sukcesy są? To ja wiem, a wy nie wiecie? Na razie tylko koncert. No. Ach, nie, lista przebojów. No właśnie, tak, chociażby, nie? No, tak. To ja was lepiej śledzę niż wy sami. Ale to po prostu usiedliśmy wszyscy, każdy ze swoim komputerem i klikaliśmy sami. To już nie bądźcie tak skromni, no skoro ktoś śpiewał wasze piosenki, to może ktoś jednak na was tam kurczę głosuje, nie? To już nie bądźcie aż tak strasznie skromni. Udało się dociągnąć do miejsca drugiego, prawda? No, później już było trochę gorzej. No, ale to mimo wszystko, to jest w jakiś sposób czołówka. Z tego co wiem, dostaliście też zaproszenie na koncert. I to nie dlatego, że macie, nie wiem, jakieś tam ładne buzie czy coś, tylko chyba ten koncert to jest też zasługa tego, że gdzieś zespół ruszył, że gdzieś się go dało posłuchać. Opowiedz, Marcin, jak to się działo, bo gdzieś tam macie zagrać. Tak, mamy zagrać na imprezie, która będzie się nazywała Bitwa Zespołów w Krzemienicy koło Łańcuta. No, wydaje mi się, że poskutkowały wszystkie moje próby wrzucania naszych piosenek, gdzie się tylko da. Facebook, MySpace, YouTube, także... No tak trzeba robić, po to, żeście to nagrali. Płytę w kosmos wysłaliśmy. No właśnie, jakieś odzewy nie, jeszcze nie doleciała. Nie, Marsjanie się jeszcze nie odezwali, ale... Może dobrze. Ale...
Czyli koledzy z Krzemienicy się odezwali. No właśnie, to już są jakieś pierwsze oznaki tego, że temat był fajny. Na pewno koncert dla Amelki też był fajnym tematem, oprócz tego, że niestety śnieg pewnie będzie też padał w lipcu, bo jak już pada w kwietniu non-stop, czy w marcu nas zasypał, no to była trochę lipa z tego powodu, ale ludzie i tak przyszli, dobrze się bawili. Składanki nadal są fizycznie i można wspierać zakup tego czegoś, co leży przed nami. Słuchajcie, leży płytka i dzięki uprzejmości wielu firm i wielu osób udało nam się wytworzyć kosztem równym zero, więc cała kasa, którą udaje nam się zdobyć ze sprzedaży tej płyty, zasila właśnie konto fundacji, która wspomaga leczenie Amelki i mamy nadzieję, że nadal będziecie nas wspierać i nie ma 10 zł do puszki, tylko jest 10 zł do puszki za płytę. Czy wy jakąś własną grafikę na to robicie, te dwa utwory? No bo jesteście tutaj w sumie wśród 6 innych zespołów. Nie myślicie o zrobieniu takiego samego wydawnictwa na te wasze dwa utwory, takie no po prostu własne, ze zdjęciem, ze całym opisem? Znaczy, plany są. Myślę, że koło wakacji można by wydać jakiegoś singla, tylko właśnie jeszcze jest taka kwestia, nie dogadaliśmy się, czy wypuszczamy singla z dwoma utworami, czy jeszcze wejdziemy raz do studia, żeby nagrać jeszcze jedną piosenkę i wypuścić z trzema piosenkami. Także jeszcze żeśmy się nie zdecydowali, bo zdania w zespole są podzielone. No, tylko na razie teraz ruszył proces pisania nowych kawałków. Ale co wam da ten trzeci dodatkowy utwór? Znaczy, no co da, wiesz, na razie mamy te 5, a może uda nam się napisać coś lepszego niż do tej pory mamy, więc... Czyli chcesz się promować jeszcze czymś dodatkowym, Zobaczymy, co uda nam się stworzyć i wybierzemy coś najlepszego. Nigdy za dużo potem będzie z czego wybierać. No a nie myślicie tak jak dziewczyny przed wami? Po prostu nagranie płyty. Tam niekoniecznie na każdej płycie musi być 10 czy jeszcze więcej numerów. Znaczy się, na razie nie myślimy o nagrywaniu płyty, tylko po prostu skupiamy się na tworzeniu nowego materiału. Jeżeli zdecydujemy, że mamy wystarczającą ilość materiału, który będzie się nadawał do nagrania, wtedy po prostu wejdziemy do studia i... No i wystarczająco dobry właśnie. Czyli myślicie... Bo nie chcemy nagrywać wszystkiego, cośmy napisali, tylko po prostu chcemy pisać i zdecydować... Aha, czyli u was nie jest w ten sposób, że jak tworzycie numer, to albo po prostu go że tak powiem, dopieszczacie do końca i uznajecie, że on zostaje, albo po prostu go odrzucacie, tylko robicie numer, a później się zastanawiacie, czy on jest wystarczająco dobry, żeby został w repertuarze, tak mam to rozumieć? Prawie tak. No, mówię, ja mam trochę inne zdanie na ten temat, ale to jest kwestia, bo mnie po prostu szkoda z własnych kompozycji i staram się doprowadzać każdą kompozycję do końca lub po prostu z niej rezygnować. Natomiast jeżeli już popełnię jakiś utwór, to lubię, żeby on gdzieś się tam znalazł. Ale mówię, to są różne koncepcje i przypuszczam, że nie ma najlepszej. Czyli raczej zespół nie myśli jeszcze teraz, tak jak ich wasi poprzednicy, o tym, żeby nagrać płytę, żeby w ten sposób działać, tylko na razie skupiacie się na zrobieniu iluś tam utworów, z których wybierzecie najlepsze i wtedy na razie pojawi się... skupiamy na czymś, żeby coś dobrego zrobić i potem dopiero zaczniemy myśleć. Tego wam serdecznie życzę. Pewnie was za mocno cisnął nie będę, bo to jest kwestia nie piekarni, jak to mówię, zakaz raczej nie chcemy, tylko raczej to jest kwestia czasu, który jest potrzebny do zgrania się i życzę wam chyba występów, bo tego wam potrzeba. Nigdzie się lepiej nie nauczycie, że tak powiem, interakcji scenicznej, jak po prostu wyleźć tam i zrobić swoje, nie? Na pewno. Dokładnie. Także jesteście chętni do wszelkich, że tak powiem, koncepcji zaproszenia was na nagranie, czy jakoś selekcjonujecie te swoje występy? Nie, no raczej nie selekcjonujemy. No nie mamy za dużo ofert, więc jak jest jakaś oferta, przyjmujemy, wysyłamy w różne miejsca. No i bardzo dobrze, tego wam serdecznie życzę, a ja jeszcze standardowo podziałam z tym, co robię na każdej audycji, jeżeli uda mi się oczywiście poprowadzić. Mówimy sobie o tym, gdzie można się pobawić rock'n'rollowo w naszym mieście, czyli tak zwany rock'n'rollowy rozkład jazdy. Jeszcze dzisiaj w klubie pod Palmą bawimy się na grupie Turbo. Na przykład pierwszy chętny. 12 kwietnia New Generation Tour i grupa Riverside. To również pod Palmą. Made of Hate, Lost Bone, Head First i Blast You. 13 kwietnia również pod Palmą. 14 kwietnia w wytwórni grupa Jam oraz 14 kwietnia nasze
zespoły z triolki, tak zwane Voices of Triolka Management, czyli od naszych dwunastolatków fantastycznych zespołu Antris po poprzez wiele, wiele innych zespołów, kończąc na zawodowych muzykach, studentach Pałacyku, czyli grupie Kraut, która również gościła już niebawem na naszej, niebawem parę tygodni temu na naszej antenie. Kto jeszcze pojawi się na tym koncercie? Deremady Four, Fonsito, Fuel and Fire, Drum Conda, właśnie wspomniany Antris i Kraut. Spotykamy się w klubie Mięta, to już końcówka. Tydzień później Mięta przestaje funkcjonować. Miejmy nadzieję, że nasz kolega Łukasz będzie walczył i od września pojawi się nowe miejsce, gdzie można grać. Dziękujemy Łukaszowi za to, że ta Mięta przyjęła nas dość serdecznie i pozwoliła nam na organizację własnych imprez, bo tak naprawdę od kiedy padło od zmierzchu, nie bardzo jest gdzie właśnie takim młodym zespołom grać. Wiem, że od września może coś nowego się właśnie pojawi, gdzie będziemy mogli grać, a tak to kończymy, że tak powiem, imprezy w Mięcie. My tak ostro rokowo właśnie 14 w przyszłą niedzielę, a tydzień później klub już po prostu będzie zamykany. Dobra, coś chyba chcieliście jeszcze powiedzieć, bo się jakaś tu konsternacja zrobiła? Może pozdrowić kogoś chcecie? Gibsona! Gibsona, bardzo słusznie. Dobra, to co, tak ciemno u was w tych tekstach? Czarna dama, teraz co? No strasznie, ostatnio ciemne się zorientowaliśmy, że strasznie ciemno. Strasznie ciemno. No, ciemno. Może trochę więcej optymizmu tak państwo, że goscy, bo to wy teksty piszecie. Anioła ciemności mamy. Inne są teksty. Może trochę więcej optymizmu w tej czarnym. Ale tak jak młody mówi, pracujemy nad tekstem Różowe Kwiatki, także. Piszesz teksty też? Tak. Nie, to trzeba zacząć, bo ci to tylko coś, ci mają jakieś ciemne nastroje. Trzeba trochę więcej optymizmu w to wlać, bo muzyczka fajna, wszystko się zgadza. Może trzeba byłoby o czymś jaśniejszym zaśpiewać. Dobra, to co? Na koniec Gotrit i Ciemny Las.
Radio Centrum 89 FM.